można nas odwiedzić. Garncarska 32, Warszawa. Albo po prostu wejść www.tedeum.pl. Vera rebus vocabula restituantur. Należy przywrócić rzeczom nazwy prawdziwe. Witam Państwa po krótkiej przerwie, a dobrym przyczynkiem do wznowienia nagrywania jest ankieta z zakładki Społeczność. Tam zadałem pytanie, jaki temat powinniśmy poruszyć następnym razem. Napiszcie w komentarzach własne propozycje. I te, które ja Państwu zaproponowałem, to są następujące. Sekta Osho Rajnisza, rehabilitacja Lutra, recenzja książki Dogmat i Tiara redaktora Pawła Lisickiego, podmieniona posoborowa teologia wraz z przykładami, Jezus Chrystus Król Polski, prawdziwy czy fałszywy kult. Oddano 186 głosów, miejsce pierwsze przez Państwa wybrany temat uzyskał 52% głosów. Podmieniona posoborowa teologia wraz z przykładami, więc tym tematem zajmę się w pierwszej kolejności. W komentarzach zaś też pojawiały się sugestie, aby zająć się tematem sedewakantyzmu. Niestety, ale tym tematem nie chciałbym się zajmować, ponieważ jakiekolwiek mówienie o sedewakantyzmie jest jego promocją, więc jakby tutaj od razu zamykam te kwestie, więcej do niej się odnosił nie będę. Jeżeli chcecie Państwo zasugerować w komentarzach jakieś inne tematy, tematy, które uważacie, że warto podjąć, że byłbym w stanie sobie z tym poradzić, proszę bardzo, piszcie śmiało i chętnie podejmę się takich tematów, które uważacie za istotne, a będą, że tak powiem, w granicach moich możliwości. Więc piszcie śmiało komentarze, ja je wszystkie będę czytał. Proszę też o kciuki w górę, o subskrypcję, o udostępnianie tego materiału na Waszych mediach społecznościowych, opuszczanie go dalej, pokazujcie go innym, którzy mają jeszcze problem i nie wiedzą, że może inaczej, nie, bo wiedzieć to może i wiedzą, nawet widzą, ale nie znają źródeł kryzysu w Kościele. Wiedzą pewnie o kryzysie, widzą ten kryzys, ale nie wiedzą, czemu jest spowodowany i czemu tak wielki chaos w obszarze wiary katolickiej został wygenerowany. Więc to jest jeden z odcinków, który może tym osobom pomóc. Przejdźmy teraz do sedna, do tej merytorycznej części tego materiału. Przygotowałem dla Państwa dużo przykładów, tak jak jest to właśnie napisane w tej ankiecie. Podmieniona posoborowa teologia wraz z przykładami. Pierwszym z tych przykładów jest książka Dogmatyka Katolicka z podpisem tutaj pod tytułem Synteza księdza Wincentego Granata, którego już raz miałem okazję książkę recenzować pod tytułem Teodycea, to jest nauka o Bogu. Odsyłam do tego materiału wszystkich z Państwa, którzy jesteście tym zainteresowani, aby zobaczyć, co tam odkryłem, do czego się dokopałem w tej książce i co na jej temat myślę. Ksiądz Wincenty Granat napisał swoją dogmatykę katolicką, już zmienioną, wydana w 67, ale tutaj data przedmowy jest 66 roku. I co tam pisze ksiądz Wincenty Granat? Wznowienie 9 tomu dogmatyki katolickiej pod tytułem Synteza okazało się konieczne nie tylko ze względu na szybkie wyczerpanie wydania pierwszego, lecz przede wszystkim z racji ukazania się od tego czasu licznych dokumentów Soboru Watykańskiego II, który naświetlił wiele problemów teologicznych. Należy sobie postawić pytanie, co to znaczy, że Sobór Watykański II naświetlił wiele problemów teologicznych? Czy to znaczy, że podszedł do wielu spraw na nowo? Czy to znaczy, że zredefiniował pewne pojęcia? Czy to znaczy, że pewną naukę, czy pewne nauki katolickie wyjaśnił od nowa, całkowicie na nowo? Czy może chodzi o ewolucję dogmatów, czyli to sedno modernizmu, to główne jakby twierdzenie modernistyczne, że dogmaty ulegają pewnej ewolucji, czyli że kiedyś mówiono coś takiego, ogłoszono coś takiego, bo takiego używano języka, bo tak pewne rzeczy rozumiano. Minęło trochę czasu, pewne rzeczy rozumie się inaczej, więc definiuje się je inaczej, używa się innego języka, minie znowu trochę czasu i będziemy mieli ponownie zmianę w dogmatach, czyli nastąpi ich ewolucja. Jeżeli tak, no to znaczy, że to nie jest katolicka postawa, bo katolickie nauczanie się nie zmienia. Było, jest i będzie takie samo. Jeżeli następuje jakaś zmiana, wiedzmy, że to już nie jest nauka katolicka. Rozumiem, można pogłębić pewne prawdy wiary, można o nich móc więcej powiedzieć przez to, że mija czas, a się je dokładniej bada, ale ich zasadnicza treść
ulec zmianie nie może. Czyli jeżeli mówimy, że człowiek ma duszę nieśmiertelną, to znaczy, że człowiek ma duszę nieśmiertelną, chociaż o niej możemy powiedzieć bardzo dużo, a nie, że człowiek nagle nie ma duszy nieśmiertelnej. Jeżeli mówimy, że jest jeden święty powszechny apostolski kościół, to znaczy, że jest jeden święty powszechny apostolski kościół, ale możemy o tym coś więcej powiedzieć niż wcześniej. To nie znaczy, że teraz jest inny kościół, który ma inne przymioty. Czyli, że na przykład jest ich kilka, albo że nie jest już apostolski, że kościołem jest również to, co nie pochodzi od apostołów, czyli na przykład powiedzmy od Lutra. Albo że nie jest powszechny, czyli że jest kościół, że są kościoły lokalne i nie mówimy tutaj o budynku, nie ten sens nas interesuje słowa kościół, tylko kościół jako mistyczne ciało Chrystusa. I tak dalej, i tak dalej. Czyli albo dogmaty są takie same, albo mówimy o ich ewolucji i wówczas jest to herezja modernizmu. To jest jej sedno. Więc dalej. Lecz przede wszystkim z racji ukazania się od tego czasu licznych dokumentów Soboru Watykańskiego II, który naświetlił wiele problemów teologicznych. W wydaniu niniejszym dokonano licznych uzupełnień w oparciu głównie o Konstytucję dogmatyczną o Kościele, Konstytucję pastoralną o Kościele w świecie współczesnym, Konstytucję o świętej liturgii, Konstytucję dogmatyczną o Bożym objawieniu. Dokonano licznych uzupełnień, czyli autor przyznaje się do tego, że ingeruje w swój poprzedni tekst dotyczący dogmatyki katolickiej i teraz pytanie, co robi z tym tekstem? Czy on tam coś usuwa, czy on tam coś rozszerza, czy on tam coś zmienia? Widzimy, że powołuje się na dokumenty soborowe, które budzą wiele wątpliwości, które wygenerowały wiele błędów, przez to, że dzisiaj nie do końca wiemy, czego Kościół katolicki naucza, czego się od nas wiernych wymaga i tak dalej. I teraz, jeżeli autor pisze w ten sposób, uwzględniono również pozostałe deklaracje i dekrety wydane przez Sobór, autor wprowadził, to jest zdanie dosłowne z przedmowy, jeszcze inne drobne zmiany wymagane przez rozwój teologii współczesnej. Sam czytelnik z łatwością je zauważy. Chyba nie miał do końca świadomości tego, że ludzie nie do końca muszą rozumieć tak zawiłą, tak pomieszaną, poplątaną teologię soborową, skoro twierdzi, że sam czytelnik z łatwością je zauważy. Nie, nie jest tak. Ludzie mają ogromny problem z tym, żeby zrozumieć, czym jest wiara katolicka dzisiaj, czym jest kapłan, czym są sakramenty, czym jest Kościół katolicki, co Kościół katolicki naucza w poszczególnych kwestiach, jak chociażby w kwestii rzeczy ostatecznych. Co więcej, autor tutaj napisał, że wprowadził, dokonał drobnych zmian, które były wymagane przez rozwój teologii współczesnej. Co ten rozwój oznacza? Czy to jest to, co mówiłem wcześniej, ta zmiana dogmatów? Czy to jest może jej pogłębienie? Tego nie wiem, ale widzimy wyraźnie, że dokonuje licznych zmian pod wpływem rozwoju teologii współczesnej, pod wpływem dokumentów soborowych i zmienia książkę o dogmatyce katolickiej. Czyli wcześniej, przed soborem, poprzednia jej wersja tej książki była inna, uczyła czegoś innego. Potem autor musiał ją dostosować do współczesnego świata, do dokumentów soborowych, do innych rzeczy i de facto mamy coś innego. Otrzymaliśmy inną książkę. Więc widzimy, to jest pierwszy z dowodów. Ksiądz Wincenty Granat ingeruje w książkę o dogmatyce katolickiej, dokonuje w niej zmian ze względu na rozwój teologii, ze względu na potrzebę współczesną, która wyniknęła i która nagle wyniknęła z czegoś, wiemy, z Soboru Watykańskiego II, bo sam o tym mówi, i która wymagała zmiany książce o dogmatyce katolickiej, o dogmatach katolickich. Jeżeli głosi autor jakąś nową formę dogmatów, jakąś nowe ich rozumienie i tak dalej, to nie jest to książka katolicka, chociaż napisał ksiądz i to jest godne ubolewania. Jeżeli zmiany są, mówię, w książce dotyczącej dogmatyki, to jest daleko idące. To nie jest książka, która dotyczy jakichś błahostek. To jest książka, która dotyczy spraw zasadniczych. To jest dogmatyka, czyli główne prawdy wiary. Czyli jeżeli należało dokonać zmian w obszarze głównych praw wiary, ja się pytam, dlaczego, co zmieniono i tak dalej. Kolejna rzecz, kolejny dowód, kolejny przykład, jakiej dokonano
tutaj manipulacji, jakie dokonano tutaj zmian w obszarze teologii. To jest, proszę Państwa, Wychowanie człowieka, pisma wybrane, ojciec Jacek Woroniecki, wydawnictwo Znak. To jest rok 1961. W tym roku wydano tę książkę. Mówimy oczywiście o zmianie posoborowej, czy też soborowej. To jest 61. rok. Chciałem pokazać tutaj też na tym przykładzie pewne tendencje, które istniały już przed soborem, ale które po soborze zyskały dodatkową siłę nośną, że tak to określę. I tutaj redaktorzy tej książki napisali tak. Próbując dać syntezę poglądów ojca Jacka, staraliśmy się zarazem wybrać takie teksty, które nie straciły na aktualności i nadal odpowiadają na istotne, wciąż żywe pytania. Pojawia się słowo synteza. Znowu, ja nie wiem, czy oni tutaj wzorowali się na Hegelu, czyli antyteza, teza, teza, antyteza, synteza, czyli coś, co głosi Kościół katolicki jest takie, coś, co głosi świat jest inne, no więc należy to razem zespolić i otrzymać syntezę. Być może chodzi o coś takiego, nie wiem, ale dziwna zbieżność. W jednym i w drugim przykładzie pojawia się synteza, odwoływanie się do takiej istotne do syntezy. Ktoś może powiedzieć, że czepiam się słówek. No nie, no bo sam ksiądz Wincenty Granat w tytule swojej książki dał dogmatyka katolicka synteza, więc jakby to słowo jest dla niego słowem kluczowym. Na to słowo położył nacisk. Podobnie i autorzy zupełnie innego wydania o zupełnie dotyczącego zupełnie innego zagadnienia, bo tu jest kwestia wychowania człowieka, tam jest kwestia dogmatów. Więc proszę Państwa, czytam dalej, co mamy. Właśnie, jeszcze chciałem się odnieść do tego, że które nie straciły na aktualności, czyli teksty ojca Jacka Woronieckiego mogły stracić na aktualności. Jak to należy rozumieć? Czy to, że nie wiem, rozwinęła się pedagogika, psychologia i nie uwzględniała pewnych rzeczy, ale mimo wszystko to jest książka spisana z perspektywy teologicznej, więc znowu, czy teologia się mogła zmienić? No nie. Teologia jest taka sama, dogmaty są takie same. Nie ma tutaj możliwości zmiany. Jest możliwość pogłębienia. Więc jeżeli autorzy mówią, że tutaj coś mogło się zdezaktualizować, no to pytanie, na jakim oni stoją gruncie. Jak wiemy, wydawnictwo Znak to jest raczej skrzydło lewicowe, ten otwarty, liberalny katolicyzm. Otwarty oczywiście też w pewien niedosadny, niedosłowny sposób, bo to jest taka otwartość, że otwarci dla wszystkich innych wyznań w zasadzie i tak dalej, ale nie dla katolicyzmu prawdziwego, integralnego, tradycyjnego. Więc mamy tutaj, proszę Państwa, ukazanie tekstów ojca Jacka Woronieckiego jako takich, które mogły się zdezaktualizować, które kiedyś coś niosły ze sobą, coś znaczyły, czegoś uczyły, coś wyjaśniały, a dzisiaj nie. Dzisiaj są nieaktualne. Więc widzimy tutaj pewne odcięcie się od przeszłości, pewne przekreślenie wcześniejszego nauczania, uznanie go za dosyć ciekawe, może intrygujące, na poły wartościowe, ale już nieaktualne, czyli nie zobowiązujące. Co mamy dalej? Oczywiście na różnych polach myśl ludzka poszła znacznie naprzód od czasu, kiedy ojciec Jacek Woroniecki formował swoje tezy, czyli znowu jakby kładzenie nacisku na to, że się zdezaktualizowało. Fajnie, wydajemy to, tak, macie, ale to jest staroć, to jest rupieć. To już jest w zasadzie nieobowiązujące i można to przeczytać raczej jako ciekawostkę, coś tam sobie wyłuskać, ale raczej się tego nie trzymajmy. Taki jest wydźwięk tego wstępu. Oczywiście to też redaktorzy rozumieją pod pojęciem, że myśl ludzka poszła znacznie naprzód od czasu tekstów ojca Jacka Woronieckiego. Co to oznacza? To oznacza, że świat się zmienił, że świat ma nowe potrzeby, że świat postrzega inaczej. No właśnie, co? Kościół katolicki? Co nas to obchodzi? To Kościół katolicki jest wykładnią prawdy, a nie świat. To nie świat będzie narzucał Kościołowi katolickiemu, czego ten ma uczyć. Kościół ma stać na straży wiary katolickiej i ją przekazywać wcześniej, obecnie i w przyszłości w sposób niezmieniony. Więc jeżeli autorzy mówią, że myśl ludzka poszła naprzód, to znaczy, że co? Że teologia teraz będzie uwzględniać te różnice, że będzie próbowała nadążyć za tą zmienioną myślą, że będzie próbowała ją sobie przysposobić,
że może w oparciu o nią teraz będzie nauczać i tak dalej, i tak dalej. Więc zdanie, które można powiedzieć nie zawiera wiele słów, a bardzo jest wymowne, bardzo wiele mówi o samych redaktorach tego wydania. I dalej. Myśl ludzka poszła znacznie naprzód od czasu, kiedy ojciec Jacek Woroniecki formułował swoje tezy. Wystarczy na przykład, i tu dochodzimy do tego, co możemy określić jako konkretny przykład, konkretne wskazanie różnicy, porównać jego podstawy katolickiej nauki o małżeństwie, odsyłają do roku 1928, z książką księdza biskupa Karola Wojtyły pod tytułem Miłość i odpowiedzialność z 1960 roku. Jak widzicie Państwo, tam co chwila przez okno przebija się słońce, robi się coraz cieplej, więc niestety ciężko ustawić tutaj kamerę, jeżeli chce się mieć światło naturalne zza okna, więc proszę o pewną wyrozumiałość, skupmy się na treści, na tym, co jest tutaj merytoryczne, a nie na tym, czy słonko wyszło zza chmury, czy nie, tym się raczej Państwo nie przejmujcie, to nie dotyczy zbawienia. Więc mamy zestawienie podstawy katolickiej nauki o małżeństwie 1928 rok i książka księdza biskupa Karola Wojtyły Miłość i odpowiedzialność rok 1960. Jest coś, co było wcześniej, jest powiedzmy jakąś tam wartość niesie i coś, co jest teraz odkrywcze, pełne, prawda, i tak dalej, czyli de facto wprowadza coś nowego, de facto jest odkryciem, prawda, czyli de facto jest nowe. Nowe, czyli niekoniecznie katolickie, bo jeżeli jest nowe, to pytanie, czy w ogóle teraz ta myśl się pojawiła, czy na przykład, tak jak mówiłem wcześniej, jest nowością w tymże sensie, że pogłębia pewne rozumienie prawdy. Tutaj te dwie rzeczy są ze sobą, proszę Państwa, przeciwstawne, są ze sobą zestawiane jako opozycja, w kontrze do siebie, więc o tej formie rozumienia słowa nowość być mowy raczej nie może. Proszę posłuchać. Ojciec Jacek Woroniecki formował swoje tezy. Wystarczy na przykład porównać jego podstawy katolickiej nauki o małżeństwie z książką księdza biskupa Karola Wojtyły pod tytułem Miłość i odpowiedzialność, by się przekonać, jak rozwinęły się w ciągu 30 lat katolickie poglądy na problem małżeństwa. Niemniej jednak myśl ojca Woronieckiego w swoim czasie olśniewająco nowa reprezentuje ważki, znamienny etap w rozwoju katolickiej doktryny. Więc wyraźnie mamy teraz, proszę Państwa, napisane o rozwoju katolickiej doktryny. Jest to teza całkowicie, czy postawa, twierdzenie całkowicie modernistyczne, a więc heretyckie. Doktryna nie ulega rozwojowi. Więc nowe nauczanie biskupa Karola Wojtyły prezentuje co rozwój katolickiej doktryny. Czyli to jest jej aktualny, najbardziej etap tej doktryny, która się rozwija w myśl recenzentów, ale myślę, że nie tylko im ta myśl była wówczas, nie tylko im wówczas ta myśl przyświecała. Zobaczmy też, co piszą tutaj w tym fragmencie o ojcu Jacku Woronieckim, że niemniej jednak myśl ojca Woronieckiego, prawda, reprezentuje i coś tam ważny etap w rozwoju katolickiej doktryny. Proszę Państwa, to jest wskazanie, no, że wcześniej to było dobre, tak, to było ogłoszone, ludzie się tego trzymali, odnotowujemy to, ale teraz mamy to. Teraz to jest nowy etap, teraz to jest to, co należy rozumieć. Kościół katolicki nigdy nie robił czegoś takiego w swoim nauczaniu, że przekreślał dorobek wcześniejszych pokoleń, wcześniejszych kapłanów, wcześniejszych doktorów Kościoła i tak dalej, tylko wszystko stanowi wielki skarbiec, wielkie dziedzictwo Kościoła katolickiego, wielkie dziedzictwo katolickiej myśli. Sięgamy do wieku VIII, do wieku XII, do wieku XIX i to wszystko pozwala nam wyciągać ze skarbca rzeczy nowe i stare. Tak jak ten dobry ojciec, o czym to możemy przeczytać w Piśmie Świętym. Tutaj mamy ewidentne odcięcie się, czyli to było dobre wtedy, teraz jest dobre to. Teraz jest dobre to, czyli ta nowość, ten nowy etap, mądrość etapu. To widzimy, proszę Państwa, na podstawie tego fragmentu, ale żeby było ciekawiej, mam jeszcze drugi fragment z zupełnie innej książki, wydanej w 2002 roku. Tam znak, Lewica. Teraz Instytut Edukacji Narodowej. Ktoś by powiedział, że konserwatyści, powiedzmy ci bardziej gorliwi, oddani sprawie,
Można tak twierdzić. To jest nic innego jak tylko konserwatywne skrzydło modernizmu w Kościele. Pytanie właśnie, czy też moderniści pozostają w Kościele, bo to jest herezja, też o tym pamiętajmy. Więc tutaj mamy książkę U podstaw kultury katolickiej, Jacek Woroniecki. I na samym końcu, tam był wstęp, tu jest od wydawcy, więc też śmiesznie się to tutaj układa, mamy taki oto tekst. Wymienione artykuły zostały zebrane przez samego autora i ukazały się w Poznaniu w 1935 roku. Właśnie to wydanie stało się podstawą niniejszej publikacji. Choć minęło od tego czasu kilkadziesiąt lat, to jednak spuścizna ojca Jacka Woronieckiego nie jest znana szerokiemu gronu czytelników, a zasługuje ona niewątpliwie na przypomnienie i spopularyzowanie. Więc widzimy pewien ukłon w stronę ojca Jacka Woronieckiego, który skądinąd jest wybitnym kapłanem, znającym szereg języków, wybitnym teologiem, wybitną postacią polską, na poły też zapomnianą niestety. Tutaj więc widzimy to, że dopominają się niejako o to, aby spopularyzować teksty ojca Jacka Woronieckiego, żeby je propagować, więc widzą w nim pewną większą wartość niż ci, którzy wydali tą książkę Wychowanie Człowieka w znaku przed 40 laty. Jest tutaj różnica stanowisk, ale na pozór tylko, proszę Państwa, jest to różnica. Jest ono de facto bardzo zbieżne. Zaraz zobaczycie dlaczego. Więc nieważne, czy mamy lewicę, czy mamy to lewe skrzydło modernizmu, czy to bardziej konserwatywne, prawe, to jest wszystko jedna, ta sama breja, ten sam ściek herezji. Teraz przechodzimy do meritum tej drugiej pozycji wydanej przez Instytut Edukacji Narodowej. Ze względu jednak na to, że omawiana pozycja ukazała się przeszło 80 lat temu, kilka słów trzeba poświęcić artykułowi dotyczącemu małżeństwa, więc widzimy te samo zagadnienie. I tamci, i ci, jedni pisząc o wychowaniu, drudzy pisząc o kulturze katolickiej, dotykają kwestii zmienionej teologii małżeństwa. Kilka słów trzeba poświęcić artykułowi dotyczącemu małżeństwa. Nauka Kościoła w tym względzie w swoich fundamentach nie uległa zmianie. Kościół nadal głosi z mocą naukę o nierozerwalności i jedności małżeństwa. Jednak podkreśla się bardziej podmiotowy charakter związku małżeńskiego i nieco inaczej definiuje cele małżeństwa. Powyższe uwagi należy mieć na względzie w czasie lektury wspomnianego tekstu, jak też pamiętać, że odniesieniem artykułu o doniosłości wychowawczej Eucharystii była liturgia trydencka. Nie zmienia to jednak faktu, że proponowana przez nas książka, ze względu na aktualność poruszanej w niej problematyki, ma szansę przyczynić się do właściwej formacji intelektualnej i religijnej polskiej inteligencji i dziś. Mamy tu kilka zwrotów pułapek, na przykład w swoich fundamentach nie uległa zmianie, czyli de facto mówią zasadniczo nauka katolicka, teologia katolicka się nie zmieniła, czyli się zmieniła. Ale nie w fundamentach, czyli jak? Czyli w szczegółach, gdzieś tam w rzeczach, nie tych ogólnie, ogólnie jest tak samo, ale zmieniły się szczegóły, zmieniły się drobiazgi, inne rzeczy, ale przecież te rzeczy mniejsze tworzą całość, prawda? Jeżeli, że tak powiem, będziemy mieli martwe piksele w ekranie, no to będzie rzutować na obraz całości, prawda? Jeżeli, tak jak tu jest napisane, inaczej definiuje się cele, czyli co się z nimi robi? Redefiniuje się te cele. Inaczej definiować, to znaczy zredefiniować, to znaczy zmienić definicję. Czyli jeżeli definicja czegoś jest taka, a później się ją inaczej definiuje, to daje się inną definicję, czyli się redefiniuje. Co to oznacza? Że nie tłumaczy się czegoś tak samo. To oznacza, że coś tłumaczy się inaczej, że coś ma, mając inną definicję, jest inaczej opisane. Czyli wykładnia czegoś jest inna. Druga rzecz, drugie zdanie pułapka to jest jednak podkreśla się bardziej. Co to znaczy? To znaczy, że zmieniono naciski, prawda? Teraz kładzie się nacisk na coś innego. Czyli wcześniej, na przykład w definicji przedsoborowej małżeństwa, pierwszym nadrzędnym celem małżeństwa było posiadanie potomstwa. Zrodzenie go i wychowanie po katolicku, tak aby był nowy mieszkaniec nieba. Dzisiaj
pierwszym podstawowym celem małżeństwa jest wzajemna miłość, wzajemne dobro małżonków. A dzieci są gdzieś tam dalej. Ta mała różnica to inne podkreślenie celów, czy inaczej zdefiniowane, czyli zredefiniowane cele sprawiają, że cała instytucja małżeństwa funkcjonuje inaczej. Czyli tutaj niby dokonano tylko pewnej małej zmiany, zmieniając cele, zmieniając hierarchię celów i wywrócono całą instytucję małżeństwa. Dzisiaj najważniejsze jest dobro wspólne małżonków. No, najpierw my, co tu słyszymy? Egoizm, nie dziecko. Ta trzecia osoba, ta istnienie nowe, które się zrodziło, tylko my. Jeżeli dziecko się pojawia i staje pomiędzy małżonkami, to znaczy, że jest pewną przeszkodą. Dziecko się pojawia, ale no przecież najpierw miłość nasza, a nie dziecko. Nie posiadanie potomstwa, zrodzenie potomstwa, tylko my. A to dziecko się pojawiło i ono nam przeszkadza realizować ten pierwszy cel, proszę Państwa. Takie są skutki zmiany hierarchii celów w małżeństwie. Takie są skutki dokonania pewnej redefinicji, czy jak to tutaj określili wydawcy, podkreślenia czegoś bardziej. Albo tego, że w fundamentach coś nie uległo zmianie, ale zmieniło się w innym obszarze. Nieco inaczej się definiuje, redefiniuje, tak? Pewne rzeczy. To jest właśnie skutek tego. Zrujnowanie, zdruzgotanie instytucji rodziny. Nie zmieniono hierarchii celów, a same cele de facto, bo jeżeli zmieniono z jednej strony hierarchię, czyli że dziecko jest, ale jest niżej, ale z drugiej strony dodano cele nowe w tej nowej definicji. To też jest warte podkreślenia. Dalej mamy, jeszcze chciałem się odnieść do tej liturgii trydenckiej, którą wymieniono. Od słów liturgia trydencka początkowo nie wiadomo, dlaczego został wspomniany tekst o doniosłości wychowawczej Eucharystii. Mamy ten fragment o liturgii trydenckiej, czyli powyższe uwagi należy mieć na względzie w czasie lektury wspomnianego tekstu. Jak też pamiętać, że odniesieniem artykułu o doniosłości wychowawczej Eucharystii była liturgia trydencka. Więc proszę teraz zobaczyć, co się tutaj dzieje, jaka operacja w tym tekście. Czyli mówią, że ten tekst o tej wychowawczej doniosłości Eucharystii odnosi się do mszy wszechczasów. To jest stwierdzenie obojętne. Ono jest po prostu faktem. Ale co się dzieje za chwilę? Następuje pewne tłumaczenie się z tego. Dodane jest, nie zmienia to jednak faktu. Czyli tak jakby msza trydencka wpływała negatywnie na mówienie o czymś. Czyli co? No mówią o mszy trydenckiej, mówią, dobra, ten tekst mówi o mszy trydenckiej, no ale nie zmienia to jednak faktu. I proszę Państwa, jak Wy rozumiecie takie sformułowanie zdania? Czyli de facto fajnie, że jesteście, że oglądacie Apologeticum TV, chociaż pewnie większość z Was kompletnie nie ma wiary czy pojęcia na temat wiary katolickiej i tak dalej, i tak dalej. Mówię to tylko hipotetycznie. Ale nie zmienia to jednak faktu i tak dalej. To jest pewna wypowiedź o zabarwieniu negatywnym. Ona jest nacechowana negatywnie. Ona stawia to coś, ten obiekt, ten przedmiot Państwa, mszę trydencką w tym kontekście, w świetle negatywnym. Że coś było, okej, było, odnotowaliśmy to, ale nie zmienia to jednak faktu. Czyli to coś nie wpływa negatywnie. Czyli msza trydencka mogłaby wpłynąć negatywnie na zawartość tej książki, na danie jej czytelnikowi. Czyli dajemy ci, czytelniku, książkę o kulturze, o podstawie kultury katolickiej, jest tam o mszy trydenckiej, tekst ojca Jacka Woronieckiego, ale nie zmienia to jednak faktu, że jest dobra. Czyli de facto tak jakby pisanie o mszy trydenckiej, czy kontekst w ogóle, że tam jest msza trydencka w kontekście, jest pewną ujmą, pewnym brakiem, pewnym ryzykiem może, pewnym zagrożeniem duchowym. No to jest, proszę Państwa, szalone sformułowanie, ale taki jest jego sens. Dalej jednak dowiadujemy się, że zdaniem wydawcy liturgia trydencka stanowi niejako skazę na tym tekście, tak? Ale pomimo to wciąż warto go wydać, bo może, cytat, przyczynić się do właściwej formacji intelektualnej i religijnej polskiej inteligencji i dziś. Zauważmy, że bardzo podobne stanowisko prezentuje wydawnictwo Znak we wstępie od wydawcy w książce pod tytułem Wychowanie człowieka z 1961 roku. Więc jeszcze raz podsumowując ten konkretny przykład, mamy Znak, wiemy co to jest i oni piszą o zmianie teologii na temat małżeństwa i mamy prawicowe, to konserwatywne skrzydło modernistyczne, które pisze dokładnie o tym samym.
mogliby sobie podać ręce po prostu. Myślę, że to na razie wystarczy. Mam dla Państwa więcej przykładów, ale wolałbym, żebyście na razie skupili się na tych. W następnym materiale będą przykłady z tego numeru Zawsze Wiernych, który jest przebogaty, jeżeli chodzi o konkretne przykłady. Ja tylko może tak na szybko podam Państwu jeden, jedyny przykład. Później będziemy z tego czerpać całymi garściami z tej tabelki, która tutaj jest. Na razie tylko jeden, jedyny przykład dotyczący wiary. Wiara i moralność. Jak zmienią wiarę i moralność, proszę Państwa. Tradycyjne nauczanie jest takie. Teologia klasyczna przez pojęcie wiary rozumie cnotę nadprzyrodzoną, która pod natchnieniem i z pomocą łaski sprawia, że przyjmujemy za prawdę to, co Bóg objawił, a przez Kościół do wierzenia podaje. Nowa teologia sprowadziła wiarę do poziomu emocji. Jest ona w tym ujęciu jedynie mglistym uczuciem religijnym, którego treścią jest absolut. Postawa ta jest konsekwencją wyznawanego przez modernistów agnostycyzmu, czyli wiara jest związana z jakimś odległym absolutem, jest rozumiana na sposób, czy rozumiana, jej dopatruje się jej bardziej w emocjach, w sferze emocjonalnej. Jest uczuciem religijnym, tak? Czyli taką pobudką religijną, uczuciem takim, które się pojawia i ono nas zapala do religijności. To jest wiara rozumiana na sposób modernistyczny. Postawa ta jest konsekwencją wyznawanego przez modernistów agnostycyzmu, negującego możliwość poznania istnienia i przymiotów Boga w oparciu o rzeczy widzialne. Czyli dla nich nie jest istotny rozum, nie jest istotne to, czy Boga możemy poznać, czy Bóg objawił pewne prawdy wiary, w które zobowiązani jesteśmy wierzyć, tylko jest istotna ta religijna, ta uczuciowa, ckliwa pobudka. Normalnie mamy natchnienie, które z pomocą łaski sprawia, że przyjmujemy za prawdę to, co Bóg objawił, a przez Kościół nam do wierzenia podał. Czyli jedno jest emocją, bliżej nie religijną, do bliżej nie zdefiniowanego absolutu, a drugie jest wiarą objawioną, prawdami wiary, danymi, które są wymagające, które wymagają przede wszystkim od naszego rozumu bardzo wiele i zasadzają się na rozumieniu pewnych prawd, na ich przyjęciu, na ich wypełnianiu. Więc widzicie Państwo tu kolejny przykład, jak zmieniła się posoborowa teologia, jak zmieniła się teologia raczej po soborze, czy na soborze już, jak to wszystko przeforsowano. Więc mam nadzieję, że w tej pierwszej części poświęconej temu tematowi czujecie Państwo pewną zadość, że się stała temu Państwa pragnieniu, że podmieniona posoborowa teologia wraz z przykładami została Państwu przybliżona, że te przykłady zostały Państwu podane. To jest, tak jak mówię, pierwsza część, druga będzie dotyczyła już pozostałych rzeczy z tego starego numeru Zawsze Wierni. Ja cieszę się, że oglądaliście ten materiał, dłuższy troszeczkę, ale myślę, że dosyć merytoryczny. Pamiętajcie o wszelkiej pomocy dla Apologeticum TV. To pomoże nam działać, to sprawi, że będziemy częściej i chętniej dla Państwa nagrywać, tym bardziej dzisiaj, kiedy jest tyle różnych ważnych tematów do podjęcia. Zostańcie z Panem Bogiem, niech Matka Boża otacza Was płaszczem swojej opieki. Zapraszam po dobrą katolicką literaturę do sklepu tedeum.pl. Zapraszam na dobre katolickie zakupy. Można nas odwiedzić. Garncarska 32, Warszawa. Albo po prostu wejść www.tedeum.pl.